Kino Capitol w Kudowie-Zdroju nie działało już od kilku dobrych lat, ale teraz ostatecznie kudowianie musieli się z nim pożegnać, nieodwracalnie. Trzy ostatnie retroseanse filmowe były okazją do wspomnień i przeniesienia się w czasie. To kino zostało zbudowane jeszcze przed wojną, przed II wojną światową. Nawet mieliśmy kontakt, w Berlinie mieszkał pan, którego wujek budował to kino i pan miał w tym czasie 6 lat. To było podczas współpracy z Kudowa-Strasse i pamiętał, jak w latach 30. przyjeżdżał tutaj na kilka miesięcy, bo wujek budował kino. Nie wiemy, jaki był repertuar przedwojennego kina Capitol, natomiast zaraz po II wojnie światowej kino ruszyło ponownie i działało do roku 2010. Dziś przed kinem również była dość duża kolejka, żeby zobaczyć ten ostatni seans. Tak, to znaczy mamy świadomość, że tak naprawdę większość ludzi przyszła, tak jak widzimy, robią sobie zdjęcia, żeby jakby po raz ostatni, bo tutaj tak naprawdę się nic nie zmieniło od tych 50 lat, żeby sobie po raz ostatni zrobić zdjęcie w kinie, bo jeszcze jest ten zapach, jeszcze są te fotele. To jest taka trochę podróż do przeszłości, tak, dla nas wszystkich tutaj. Jak pani wspomina te czasy, kiedy kino w Kudowie-Zdroju działało? No to były piękne czasy, to była moja młodość, moje dzieciństwo. I kino było nierozerwalnie związane z Kudową i na każdy seans przychodziło masę ludzi, bilety się kupowało w przedsprzedaży w Orbisie, jeszcze istniała taka instytucja, albo tutaj i zawsze były kolejki. Poranki, w niedzielę, filmy, góra, przydna, balkon, krzesła skrzypiące, nie takie, no po prostu kasa bliżej, nie przy drzwiach, rewelacja, będę płakać. Jako dzieci to biegaliśmy, to był taki rytuał, 10 msza święta, bo była tak dla dzieci, na 11:30 na poranek obowiązkowo, a po południu to na 16 był zawsze seans i na 19 dorosłe seansy. Dwa razy w tygodniu zmieniano repertuar, więc życie kulturalne kinowe kwitło, tak, żyła Kudowa takimi rzeczami i na takie różne premiery to przychodziło bardzo dużo ludzi. Kino Capitol przestaje istnieć, ale nowi właściciele mają pomysł na to miejsce, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom Kudowy-Zdroju. Spontaniczna decyzja, bardzo spontaniczna. Szybka. Trzeba przyznać. Bardzo szybka decyzja to była tak naprawdę. Budynek w centrum miasta, myślę, że dosyć znany, dosyć dobry, blisko centrum, także. A czy wiadomo już, co w tym budynku będzie się znajdowało? Tak, jest wiadomo, co będzie się znajdowało. Jest zamysł. Na ile się to wszystko uda zrealizować, mamy nadzieję, że się uda, no to będziemy szczęśliwi. Myślimy, że oczywiście szczegółów nie zdradzamy, myślimy, że i mieszkańcy na tym skorzystają, i turyści na tym skorzystają. Na pewno wiemy, że gospodarze, nowi gospodarze mają plany wobec tego budynku. Myślę, że mieszkańcy Kudowy, no pogodziliśmy się z tym, że kina nie ma tak naprawdę już jakieś 10 lat temu, bo to było kino przedsiębiorstwa Odra, które nie działało od 10 lat. Z drugiej strony no, mamy teatr zdrojowy, w którym gramy kino, także mamy nadzieję, że ten deficyt będzie jakby w jakiś sposób zaspokajany. No ale tak, ale to tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą, wszyscy mówią, że jest to takie bardzo wyraźne potwierdzenie tego, że jakaś epoka się skończyła jednak. Także to nam towarzyszy, to uczucie. Myślę, że takie głównie pokolenie 40+, tak jak ja, no czujemy. Tak. Większość z nas była w tym kinie ostatnio 10 lat temu i po prostu no, tą imprezę przyjęliśmy no, z takim, mówię, mieszanym uczuciem. Trochę smutek, ale trochę też nadzieja, że będzie coś nowego.